Zanim przejdziemy do materiału, zapraszam Was do wsparcia mojej twórczości na serwisie patronite.pl i z góry dziękuję za Wasze wsparcie. Witam wszystkich w kolejnym materiale na kanale Smocza Karczma. W dzisiejszym odcinku pomówimy trochę o kolejnej z mrocznych potęg, Zinczu, Bogu Zmian oraz o jego demonach. Zincz, znany również jako Zmieniający Drogi, Pan Zmian, architekt losu, władca wiatru, Chaian Chi w Wielkim Kataju, orzeł i bóg kruków wśród okrutnych barbarzyńców Norski oraz wielki spiskowiec. Jest głównym bogiem chaosu, którego domeną są zmiany, ewolucja, ambicja i intrygi, przeznaczenie, kłamstwa, oszustwa i czary, oraz wiedza i mutacje. Chociaż badacze demonologii znają tego boga pod imieniem Zincz, tak naprawdę przewyższa on wszystkie inne niszczycielskie moce pod względem liczby aspektów i imion. Mówi się, że ucieleśnia on uznanie i pragnienie zmiany u każdej śmiertelnej istoty. Jednak zależnie od jego postawy i tego, kim jest jego lud, pan zmian jest zawsze postrzegany jako wielki intrygant. Kapryśny polityczny Bóg, którego należy bać się tak samo, jak nie należy mu ufać. Który śmiertelnik może odważyć się powiedzieć, że nie pragną wiedzy o tajemnicach przeznaczenia lub niesamowitej mocy magicznej? Tylko Zinch posiada prawdziwy klucz do straszliwej wiedzy, a cena, jaką trzeba za to zapłacić, jest bardzo wysoka. Prawdziwe cele Zincha są trudne do zrozumienia. Jeśli pragnie zdominować świat śmiertelników, jego metody są w najlepszym wypadku niejasne. I wygląda na to, że woli wykorzystywać innych jako pionki w realizacji swoich planów. Zincz czerpie przyjemność z psucia śmiertelników, błogosławiąc ich mocą, która jest dla nich zbyt wielka, aby sobie z nią poradzić. Szczególnie magistrów, kapłanów, innych bogów i innych osób zdolnych do władania magią. Śmiertelnikom pozbawionych magicznego daru, Zincz obiecuje przynęty w postaci tajemniczej wiedzy i sposobów na pokonanie rywali. W grimoirach zakazanych przez śmiertelne królestwa uczniowie Zinca zapisali swoje wizje przedstawiające ich boskiego mistrza. Nie ma dwóch takich samych opisów. Czasami Mroczny Bóg jest przedstawiany jako mgła o zmieniających się kolorach lub jako ogromny demon z sępim dziobem i wielobarwnymi skrzydłami. Czasami wyobraża się go jako olbrzyma, którego głowa i tłów w niemożliwy sposób stanowią jedność z wielkimi rogami wystającymi z ramion i którego skóra pełza po łysych twarzach, które postarają każdą jego wypowiedź w tysiącach subtelnych niuansów. Domena Zincha Prawie tak wielki jak domena Korna jest kryształowy labirynt, który definiuje królestwo czarnoksiężnika Zincha. Ogromny, opalizujący płaskowyż, którego jaskrawy blask ostro kontrastuje z rumianym płaskowiem boga krwi. Chociaż kryształowy labirynt nie jest tak ogromny jak królestwo Korna, w niemniejszym stopniu dominuje w królestwie chaosu, chociaż robi to na swój własny sposób. Niezliczone błyszczące ścieżki wychodzą z samego serca labiryntu, fraktalne włókna, które osłaniają drogę do dominacji innych bóstw chaosu i w ten sposób spajają całe królestwo. To Zinż utrzymuje w nienaruszonym stanie królestwo chaosu poza materialnym wszechświatem i pozwala mu na to jego domena. Jeśli kiedykolwiek krystalowy labirynt miałby zostać zniszczony, Królestwo chaosu wkrótce potem utraciłoby całą swą spójność. Żadne demony nie strzegą krystalicznego labiryntu, jednak podróż przez jego kaniony i jaskinia pozostaje niebezpieczna. Tylko ci, którzy mają najsilniejszą wolę, mogą pokonać jego korytarze, gdyż ściany kryształowego labiryntu odbijają nie tylko światło, ale także nadzieję, rozpacz, marzenia, szaleństwo i grozę. Jakby to nie było wystarczającym wyzwaniem. W tym labiryncie nie ma ustalonej ścieżki, a jedynie stale zmieniająca się seria przeszkód i pułapek stworzonych przez nieświadomy umysł Zinca. Osobom uwięzionym przez labirynt nie grozi żadna fizyczna krzywda. Jednakże nikt nie może uciec z tych świętych sal nieskończonych możliwości zachowując nienaruszone zdrowie psychiczne. Na każdym kroku powietrze jest gęste od niespełnionych marzeń, a wszędzie światło mieni się fragmentami zniszczonej osobowości. W sercu krystalicznego labiryntu. Bezpieczne dla wszystkich, z wyjątkiem tych, których szaleństwo dało im wygląd w jego naturę, znajduje się niemożliwa forteca Zincha. Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów Zincha, dokładny wygląd niemożliwej twierdzy różni się w zależności od charakteru aspiracji patrzącego. Niektórzy uważają, że jest wykonany z samego kryształu, tak samo jak labirynt, podczas gdy inni widzą ściany niebieskiego płomienia lub senkaty lazurowy kamień. Wnętrze Niemożliwej Fortecy są mniej, mniej zagwatwane niż jej wygląd zewnętrzny. Różne przejścia i pomieszczenia podlegają różnym prawom fizycznym lub mogą w ogóle nie istnieć w fizycznym wymiarze. To, co grawitacja określa jako na górze, w jednej komorze może znajdować się na dole, w innej za to góra czy dół może być fizycznym odzwierciedleniem jakiegoś uczucia lub stanu, takiego jak smutek lub przeszłość. Tak, wiem, trudno to pojąć, a jeszcze trudniej jest mi to opisać. Gdyby śmiertelnik znalazł się w niemożliwej twierdzy, nie żyłby długo, zanim dopadłoby go całkowite szaleństwo. Ale czego innego można się spodziewać w miejscu, w którym człowiek może cofnąć się w czasie przechodząc przez pokój? Ci, którzy ulegają wypaczonej naturze pałacu Zincha, upadają całkowicie w wyniku implozji świadomości i formy. Takie stworzenia odradzają się jako czarodzieje chowańce i są wręczane jako prezenty czarnoksiężnikom Zincha w świecie śmiertelników? Demony Zincha. Wyjce, nazywane także podniebnymi rekinami. To demoniczne bestie zincha, które przypominają płaszczki zamieszkujące oceany znanego świata. To, w jaki sposób te demony utrzymują się w powietrzu, pozostaje tajemnicą. Lecąc, wyjce pozostawiają po sobie smugi wieloparwnych iskier i emitują przyszywające skowy o wysokiej częstotliwości, od którego pochodzi nazwa tych stworzeń. Nieliczni, którzy walczyli z tymi stworzeniami i przeżyli, Wyjaśniają, że krzyki podniemnych rekinów mają głęboko niepokojący efekt psychologiczny. Szybują po niebie w drapieżnych grupach, w ciągłym poszukiwaniu dusz, które można pożreć i dostarczyć swojemu panu. Niebiescy Skrybowie. Czasami znani jako niebiańscy archeologowie, wędrujący czarodzieje czy kwestorzy Zincza. To para potężnych niebieskich horrorów, które podróżują na dysku Zincza stworzonego z wyżej wymienionego wyjca. Przez królestwo zarówno wieczne, jak i śmiertelne. Kłócąc się między sobą w poszukiwaniu zagubionych fragmentów i artefaktów swego boga, aby je opisać i obwiązać pergaminem, by posiąść ich wiedzę. Różowe i niebieskie strachulce. Chichoczące niespójnie z obłąkaną radością. Palące się demony. Strachulce z mają naprawdę chaotyczną formę. Niewiele wyższe od goblina są wirującymi plamami rtęciowej demonicznej energii, łączącej się i rozprzestrzeniającej według kaprysu, nigdy nie utrzymującej rozpoznawalnej formy dłużej niż przez uderzenie serca. Jedyną stałą, jeśli można użyć takiego słowa do opisania tak niekonwencjonalnego stworzenia, są luminoscencyjne odcienie skóry strachulca od odcieni jasnego różu po morski błęki.